Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na grzybki, nie inaczej, więc zapraszam teraz wszystkich swoich miłośników leśnych przygód na najnowszy film w moim wykonaniu. Na tę chwilę, drodzy Państwo, jest godzina 8.15, czwartek 21 lipiec 2022 i w ten czwartkowy dzionek nakręcę dla Was materiał w moim wykonaniu. Więc nie przeciągając już dłużej, zapraszam na film, a więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach. Jedziemy z tego chcę, bo już późno. I niedaleko, gdzie zacząłem dzisiejszy wypad, pierwszy borowik, którego oczywiście przytulę. Czwartek, więc po nocnej zmianie, jak widzicie, sami wybrałem się na grzybki, aby dla Was nakręcić jakiś materiał z dzisiejszego grzybobrania. Póki jeszcze są, bo upały idą i trzeba wykorzystać przez kilka dni wypady do lasu, tak aby zbierać grzybki. Czyli pierwszy prawusek jest, więc do koszyczka idziemy dalej. Zobaczcie. Tam, gdzie woda stoi, jeszcze jest, ale tak ogólnie to jest sucho, ale pochodzimy, zobaczymy, co uda się trafić, ile grzybków będzie, więc parcia nie ma, jakiś film będzie w moim wykonaniu, jedna sztuka jest, tylko czekamy, szukamy naszych kolejnych grzybków, ale jest bajecznie, bajecznie, nie inaczej, w ten czwartkowy dzionek prosto po tyrce, więc pomalutku, powolutku chodzi Pyza po swojskim ogródku. Mamy kolejnego, drodzy Państwo, pięknego borowika i taki piękny maluszek, którego oczywiście przytulimy, nie inaczej, przytulimy. Pójdziemy troszkę drogą, tu jest bardziej zielono, mokro. I zobaczymy, czy tutaj nic nie rośnie w tym naszym pięknym, świętokrzyskim lesie. A więc pójdziemy sobie prościutko tą drogą przed siebie wprost. Więc na końcu drogi jest druga droga, a tu przy drodze rośnie sobie taki piękny borowik. I sam prosi się o przytulenie. Czyli jak widzicie sami, piękny borowik prosi się o przytulenie. Ładny, ładny, dorodny i w pełni ukształtowany, bo już sito żółte, borowik. Więc dalej rośnie z tych maluszków. Ale też niedaleko tego dorodnego, więc teraz taki piękny, piękny borowik, więc go oczywiście przytulę. I mamy, drodzy widzowie, pierwsze borowiki ceglastą porę. Tu jest maluszek, a tutaj ciut większy ceglaczek i rosną sobie dwa koło siebie borowiki ceglasto porę. Piękne, piękne ceglaczki, nie inaczej, czyli borowiki ceglasto
porę. Jeszcze malutki tam przyklejony, jak widzicie. To trzy sztuki zdrowych borowików. I kolejny, co tutaj mamy? Jak pięknie ubarwiony. Jak pięknie ubarwiony borowik. Zobaczcie, jaki piękny prawusek. Nic dodać, nic ująć. Prześliczny prawy grzybek. Piękny jest. I obok niego taki malutki przegapiłbym, więc tego położymy i tego maluszka wydubiemy. Wydubiemy go, bo jest też piękny. I mamy dwa z jednego miejsca. Ciężko się tu szuka, ale zobaczcie, przy koszyku znalazłem kolejnego. Ciężko je szukać, ale tu był kolejny piękny borowik. Więc go przytulimy. Przytulimy. Piękne, piękne te borowiki. Piękne te i tak to mniej więcej tutaj wygląda. Ale nic nie widzę, nic nie słyszę i nic nie czuję, jak to się mówi. Więc idziemy trochę dalej ku leśnej przygodzie, bo taka gratka nie zdarza się co dzień. Jest pięknie, pójdziemy trochę tędy i będziemy się rozglądać na prawo, lewo. Czy coś tutaj jest? Pomalutku, powolutku, szukając naszych grzybków. Tu nic, tu nic, tu nic. I tam też nic. Więc idziemy tam, gdzie trochę zieleniej. Więc idziemy tam, gdzie bardziej zielono, pomalutku, powolutku. Ojojojojojojoj, widzę, widzę. Tu niedaleko drogi, tam gdzie był ten rów, jest taki ładny borowik. Rośnie sobie, więc go przytulę. Więc go przytulę i taki ładny borowik do koszyka. Więc jak był jeden, może będzie gdzieś drugi, ale to musimy gdzieś wybrać. O, tędy może. Tam byliśmy. Teraz pójdziemy tędy i zobaczymy, co i jak. Ojo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 j
ładny, piękny borowik, którego oczywiście przytulę. Więc mamy takiego porządnego, dużego borowika. Nic dodać, nic ująć. I tutaj mamy piękny borowik.
Tu mamy takiego ładnego. Zobaczcie. Tu jest ale kapeć. Tu jest znów piękny borowik. Tu jest kolejny borowik. I tu mamy kolejnego. Jeszcze tam w krzakach widzę. Maluszka. Więc przytulimy je. Czyli jeden. Drugi. Trzeci. Widać, że trochę tu już rosły. Czwarty. Tego zostawimy na rozsianie, a tego przytulę, no bo jest fajny. Bo jest fajny. Pójdzie na pierogi albo do suszenia. Czyli pięć takich ładnych. I przegapiłbym, bo jeszcze jeden piękny rośnie. Piękny jeszcze jeden rośnie. Czyli z tej strony zobaczcie, jaki piękny borowik. I z tej strony. I z tej taki piękny borowik. Oraz ten. Głęboka, długa noga. Piękny jest. I w sumie mamy 7 pięknych świętokrzyskich borowików. Zobaczcie, jakie piękne borowiki. I przegapiłbym kolejnego, bo tutaj zobaczcie, co rośnie. Zobaczcie sami, co tu rośnie. Czyli piękny. Więc muszę dokładnie tu pochodzić, bo miejmy nadzieję, może być jeszcze jeden, więc tak, aby daleko nie chodzić, możemy w jednym miejscu dużo nazbierać. Ale są piękne, piękne borowiki z jednego miejsca. I taki maluszek. Taki piękny. Sam raz do marynaty, ale nie demarynował, bo jest mało małych i pójdzie do zupki. Więc grzybki są, drodzy widzowie. Nawet kozaczka jednego mam. I tak to mniej więcej wygląda, czyli szybka piłka po nocnej zmianie. I teraz mi się będzie lepiej spało,
więc pomału będziemy już wracać, bo jeszcze dzisiaj czeka mnie kolejna nocna zmiana, ostatnia już, więc muszę być wypoczęty przed Tyrką. Więc pomału teraz wracamy i zobaczymy po drodze powrotnej, co jeszcze się trafi. Tu jest taki trupek. No ale tu jest borowik, gruby korzeń. Żuczkom damy. No i weźmiemy ten kawałek borowika. Dobrze, tutaj zielono, fajnie. A my wychodzimy, idziemy w drogę powrotną, bo muszę się wyspać przed nocką. Godzina jest 9:48, więc pora wracać. Czyli taki szybki wypad za prawoskami. Zobaczymy jeszcze tutaj, z jednej strony, z drugiej, czy nic nie rośnie. Przejdziemy rów. O, co tu mamy? Jest prawusek. Nie inaczej. I mamy kurki. Oczywiście przytulimy i będzie zupka, jak to się mówi, z kurek. Nie dużo, ale kilka sztuk jest, które oczywiście, tak powiedziałem, przytulę. Dobrze, pomalutku, powolutku, trochę tu, trochę tędy. I tak to mniej więcej wygląda. Tu nic nie widzę, zobaczymy tam. Czyli bajecznie, jest cisza, spokój, sam jestem w lesie. Jeszcze nikogo nie spotkałem. Ale niedługo będzie pełno ludzi, jak bardziej wysypią grzybki. Idziemy pomału w stronę wyjścia z lasu i jedziemy do domu. Więc, drodzy widzowie, leciało, tak pokazałem to na filmie, 25 borowików, jeden kozak, kilka kurek. No i w tym dwa ceglaczki oraz dwa prawdziwe borowiki, które najbardziej lubię zbierać, a rzadko je się zbiera w moich lasach, czyli takie, to jest prawdziwy borowik. Najsmaczniejsze borowiki, a tak mówię, rzadko je zbieram i dzisiaj się udało je trafić. I tak to wygląda na chwilę obecną. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, za to, że jesteście wciąż ze mną na dobre i złe. No i tak to leciało. Czekajcie na kolejne filmy z lasu. Ja jadę do domu spać, bo jeszcze czeka mnie jedna tyrka w pracy. No i do następnego. Nowych widzów proszę o subskrypcję kanału. Dzwoneczek, będą śledzić mnie na bieżąco. Oczywiście łapki, łapki, łapki. Niech to idzie dalej świat. Te moje filmy z lasu. No i tak to leciało. Nic dodać, nic ująć. Więc jadę na Kielce. Cześć.